Nadszedł wielki moment losowania. Mateusz został wydelegowany jako sierotka Mikołajka, żeby tego losowania dokonać. 14 kartek z nazwiskami i imionami osób, które przez 3 tygodnie bawiły się z nami, Amtą i Lotem i które były zdeterminowane, żeby wygrać bilet do Polski z powrotem. Już za chwilę jedna z tych osób zostanie wylosowana. Mateusz, proszę zakręcić bębnem maszyny losującej. Dobrze, kręcę. Nawet nie muszę nic mówić, bo słychać w kręce. Dobrze. Okej, myślę, że jest wszystko bardzo dobrze pomieszane. Wystarczy kręcenie? Wystarczy. Dobrze. Uwaga, moi drodzy, to jest ta chwila, ten moment. Mam jedną kartkę? Co się dzieje? Jest kartka. Pokazujemy od razu? Wszystko jest, moi drodzy, nagrywane. Nakręcane. Mamy? I co? Dłuższego nazwiska nie mógłbym wybrać. Marta Trzmielewska. Daj, ja to zweryfikuję. Marta Trzmielewska. Rzeczywiście, bardzo ładnie sobie poradziłeś z tym nazwiskiem, Mateusz. Marto, jesteś laureatką tego właśnie konkursu. Jeszcze raz tutaj. O, Marta. Dobrze. Marta Trzmielewska, skontaktujemy się oczywiście z naszą laureatką. Może jakiś, nie wiem, aplauz. Amta i Lot, dziękujemy bardzo za to, że umożliwili nam nasi sponsorzy rozdanie takiej przyjemnej nagrody. Marta na pewno już w tej chwili ma bardzo miłe święta, a będzie miała jeszcze milsze, bo zadzwonimy do niej zaraz po godzinie 10 i powiemy wszystkie szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób można z tego biletu skorzystać.